Okej, witajcie, ja jestem Zirel, ze mną jest dzisiaj Hogaty. Halo, halo, tutaj Hogaty, jestem gotowy na starcie. To jest kolejny odcinek naszej mini Ligi Mistrzów w FIFA 14 w meczach towarzyskich online. Poprzedni mecz, jak widzicie, było to, jak pewnie widzieliście u Hogatego. Albo nie widzieliście, ale był Bayern, więc Bayern, Chelsea, więc jeżeli chcecie Bayern, poznać Chelsea. Wynik... Barca Chelsea, no, jeżeli chcecie poznać wynik, zapraszam. Właśnie, zapraszam na kanał Hogatego. U niego też pewnie pojawi się tabelka z wynikami, u mnie się pojawi tabelka z wynikami po całej tej... Żółte. Czemu nie? Okej, to ja biorę czerwone. Bayern Celtic, taki trochę nierówny mecz się zapowiada, znaczy nierównym. Poziomy są nierówne, że tak powiem, bo nie... Dobra, nie skopię cię tak szybko, okej? No właśnie. I ja się tutaj boję. Za łuska? Tamte. Tak, za łuska. Twardzik? Serio. Ej, nie mów, że nie ma Gary'ego Coopera, nie mów, że go sprzedali. Albo coś. O, to by było szkoda. Czemu ty już komendzu kić? W ogóle... W całym składzie tutaj Bayernu... Jest dwóch napastników w całym tym. Ciekawe kto, nie? Mandzukic i Pizarro. 69 napastnik. O, jest też Shaqiri. Drugi najlepszy napastnik ma 69. Gdzie jest mój Gary Cooper? On by miał 76 przynajmniej. Wytyfy, dobra. Ja też. Liczyłem na... Nic nie zmieniłem, liczyłem na Gary'ego Coopera. Ja też sam pozmieniałem, ale tylko na rezerwach, bo to... Ale serio, ja liczyłem na Gary'ego Coopera, prawdę mówiąc, i się zawiodłem niestety w tej chwili. Już się na Celticu zawiodłem, gdzie jest Gary Cooper? Gary Cooper chce. Specjalnie po tym odcinku sprawdzę, gdzie go przerzucili, bo mi się to nie podoba. No dobra, zaczynamy. Mandzukić z crossem. Z crossem? Z crossem. Nie, bo cross by go zjadł już. No pewnie tak. Cross by zjadł piłkę, więc wiesz. Tarararum! O. Bardzo wkurzająca taktyka. Coś ci się nie podoba? Tak. Moje taktyce? Jedni, pamiętaj, jedni lubią takie taktyki, inni lubią takie. Ale każdy gra tak jak potrafi po prostu. Nie liczy się taktyka, liczy się wykonanie. I gol. Kurde. Na szczęście. Miałem... Tak kopnął bez werwy w ogóle. Forster? Foster. Schweinsteiger! Świński Sztygar. Co? Schwein i Steiger. A. Sztygar to jest taki... karabin. Nie. Nie wiem, wszystkie niemieckie nazwiska brzmią jak karabin jakiś. Ale to nie było nazwisko. Sztygar to jest gościu, który... Ale chodzi mi o Schweinsteigera. Karabin? Myślałem, że jakieś takie... Zabije cię coś w tym guście. Wszystkie niemieckie nazwiska brzmią jak groźba. Albo... albo prośba o podniesienie rąk do góry. Albo ewentualnie jeszcze kara śmierci, nie? O! Skazanie na śmierć. Takie ALT NO! Noyer. W tym momencie się poddajesz, bo wiesz, że... Noyer! Noyer, Schweinsteiger! No ale czy Noyer ten naprawdę jest nowy? Jak nowy? No bo Noy to jest nowe. Nie wiem! O Jezu! A widzisz... Timing, drogi Ziralu, się liczy. Timing. Nie tylko overall zawodników. Takie, nie tylko spalone, czarne. Nie chciałem w ogóle do niego podać, od tego zacznijmy. Czarny, chciałem do tego, ale... gdzieś chciałem do tego wyżej podać. Ale czarny na spalonym przypadek? Nie sądzę. Prowokacja, bo powołam komisję Macierewicza. Później przez kolejne 10 lat będzie się ona ciągnąć, więc ty waż na słowa lepiej. Jest. Wiedziałem. Ja tu nie mam obrony, oni nie biegają w porównaniu. Ja wiem właśnie. Tak trochę słabo dosyć z tym Celticiem wyszło. No właśnie, mogliśmy Celtic zamienić, jakąś inną drużynę dać. Nie spodziewałem się, że jednak będzie słaby, ale no, znaczy, już nie oszukujmy, muszą być słabsze drużyny. Tak, ale... Ktoś musi odpaść. Ale... tak, Celtic jest w ogóle taki najsłabszy chyba w stawce tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie nasze drużyny wybrane. Tak. I on był, nie wiem, nie wiem, kogo byśmy mogli innego tam wybrać właściwie, bo już tak mieliśmy po parę drużyn z tych... Z innych lig. No patrz, oni nie biegają w ogóle. Widzę właśnie. Ty sam możesz przebiec tutaj. To takie trochę jak grałem w FIFA 2-2, to tak robiłem, że brałem jednego zawodnika biegącego boisko i... No przodu, może ja napastnika dam na obronę, przynajmniej będzie szybszy. Nie wiem, czy by to miało jakiś sens. Bo ty dalej swoimi kontrami, tymi takimi wybiciami możesz coś zrobić. Mogę. To było dobre podanie. No! Lol.
LOL. No widzisz? Foster w ogóle, jak to jest ten Foster, to on bronił w Manchesterze przez pewien czas. Znaczy no, bronił, przecież, był na rezerwie. No właśnie. W ogóle w poprzednim odcinku, nie no, bo w odcinku tego poruszyliśmy trochę temat Ligi Mistrzów i był poruszony temat Barcelony i kogoś jeszcze. Znaczy był poruszony ogólnie temat par na Ligę Mistrzów. A jakie są konkretnie pary, to ty wiesz, Hoka, ty wszystkie pary? Znasz wszystkie pary? Kojarzę. Bo... Na przykład AC Milan, Atletico. Tak, najlepiej trafił... Borussia Zenit? Borussia Zenit, nie, to nie... to jest drugie. To nawet może być okej. Najlepiej trafił Manchester United. Tak, Manchester United trafił bardzo dobrze, bo trafił na Olympiakos Pireus, ale też nie można nie doceniać tego greckiego przeciwnika. A dobrze też trafił... Przeciwnika zespołu, kurde. Ej, no faule! Co jest, sędzia? Dobrze też trafił Real, który trafił na Schalke, a Schalke obecnie jest bez formy. Grał mecz ligowy z Freiburgiem. Wiem, bo kumpel jest fanem Freiburga. I bramki padły po samobuju i po karnym. I było 2-0 dla Schalke, nie? Więc takie bramki trochę... Bramki trochę bez sensu. Jak bez sensu? Każda bramka się liczy, nieważne jak strzelona. Ja nie mówię, że się nie liczy, tylko takie trochę, wiesz... Shaolin Soccer! Wygrywać 1-0 po samobójczy, nie wiadomo po jakiej akcji. Tak wstyd, no ale... W ogóle najlepszy wóz dzisiaj w szkole. Sobie tak siedzimy. A właściwie, która godzina? No tak po pierwszej. No to oglądamy losowanie Ligi Europejskiej, nie? Na Wosie. Dobre, też bym tak chciał. No. Nie, my na Wosie sobie oglądamy jakieś kabarety na YouTubie często. No nie, akurat nie. Niektórzy się uczą! Tak jak my, do matury z Wosu przecież. No bo wy macie maturę z Wosu, no ja nie piszę matury, znaczy właściwie ty masz, bo to też nie jest takie, że cała wasza klasa. Parę osób. No. U mnie z Wosu chyba nikt nie pisze matury, tylko jest jeden śmiałek, co pisze historię rozszerzoną. A historię bym sobie napisał, gdybym miał w czwartej klasie historię przynajmniej. No. A niestety nie mam. Ale historia jest podobno przerąbana, wiesz? No wiem, ale ja tam lubię historię, więc... Ja wiem, ale kumpel miał pytanie, bo kumpel pisze rozszerzoną właśnie, i on miał pytanie... znaczy było coś takiego, że miałeś psa i coś tam jeszcze, jakieś serce czy coś, i miałeś dopasować, co to jest za... Nie, i miałeś ten, i miałeś worek pokutny, i miałeś dopasować, co to jest za zakon. Chodziło o... Był jakiś tam zakon, który lubił zwierzęta, to franciszkanów, nie? Oni tam, no tak, bo no, był święty Franciszek, no, który przecież i oni, zwierzęta lubili. A chodziło o jakiś inny zakon, który był nazywany psami pokutnymi. Wpadłbyś na to? To był rebus, ej! Tak, trochę tak, ale czy byś na to wpadł? Bo ja nie wiem, czy bym tego się spodziewał na maturze rozszerzonej z historii. Ej! Ej! Co to się dzieje? My sobie gadamy, a ja tu tworzę akcję. No, rozpraszam się trochę, ale... Przepraszam bardzo, ale ja tu muszę akcję tworzyć, nie mogę sobie podawać, bo niestety moi zawodnicy z ich bieganiem, no to... Gdybym miał przynajmniej jakiegoś szybkiego jednego ziomka, nie! Biegnij. Blade! Nie, to jest biegnij, Balde. Kakarotto, biegnij! Balde. Przeczytałem Blade. Też go przeczytałem, Blade. To jest Balde! Może Bald, jako łysy. Też, chociaż nie jest chyba taki całkiem łysy. Jak nie? Jest murzynem. Jestem murzynem. Jeżeli nie ma afro, to musi być łysy. Coś w tym jest właściwie. Koniec połowy, dobra. Widzisz, jeżeli nie ma afro, to musi być łysy. No, wiesz co... On nie miał włosów. On nie miał włosów. Okej. Okay. Nie miał. Nie wnikam. Nie wnikam. Nie miał. Nie wnikam, no mówię. Nie miał. Dobra, zmieniamy formację. Na bardziej defensywną. Power Rangersy! Power Rangersy, Balde. No, bo ja bym grę wstrzymał na oczekiwanie na przeciwnika. Sprawdzam coś. I to tylko stoi i miga. I miga i stoi. I stoi i miga. Balde 66. Masz jakiegoś lepszego? Biegania. Aha, biegania. Nie mam właśnie. Tak trochę wolno. Wiem. Nie powiem. Ile wy macie biegania? Jacyś pomocnicy, popatrzmy może. Ja obstawiam. Ej, tu jest Samaras. On gra w Grecji, nie? Samaras. To jest Grek. No to chodzi... Takie on gra w Grecji. Reprezentacji miałem na myśli. Masz
10, 9, 8, 7 sekund. Czekam tu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No dzięki, może Heinz. Heinz, Wat! Ej! Biorę waty zamiast balda. Wat? Patrz, Samaras. Ciekawe, co Samaras jako lewy pomocnik tu robi. Może biega na ataku, bo był najszybszy. Tak? Może? Nie potwierdzam i nie przeczę. A już coś się tutaj robi? Nie tu, czemu on podał na dół? Ja nawet nie chciałem, żeby Robin on na dół podawał. Pierwszy raz go w ogóle w tym meczu widzę. Nie był potrzebny. Nie, tak, takie... Taki smutek. Takie... Wiem, że on tu niby jest, ale... Halo? Dobra, to jest rozpykane. Powrót! Miller! No dobra, ta bramka była tak ten... Jeszcze się wywalił! Bramki wystarczy. Mówię, ty sobie postrzelasz w tym meczu, bo naprawdę, ta drużyna Celtiku niestety... Właśnie nie strzelam za bardzo, wiesz? Nie prezentuje swoim bieganiem nic, szczególnie obrona. Jak jeszcze pomocnicy po 80 mogą mieć, nie? Okej, ale obrona i atak 60, spoko. Właściwie to ja bym sobie zrobił zmianę. Dał sobie słabszych, nie? Nie, niekoniecznie. Po prostu chciałbym coś zobaczyć. O, ja się w ogóle faulowałem wcześniej. Właśnie, Jerome Boateng. Jerome albo Jerome, bo ja nie wiem. Jerome. Ja wiem, że Jerome. No. Ilu obrońców? No fuck. Przy piłce Robert. No. Wow! Dojdzie któryś z was do tej piłki? Ale... To jest takie, wiesz, dojdzie któryś z was do piłki, czy nie? Ale ten strzał dzisiaj... to było takie bardzo bez sensu. Może jutro ktoś dobiegnie? I Schweinsteiger. Ty, bo normalnie zacząłem się rozpędzać już w twoją stronę. A tego autobusu tak łatwo nie zatrzymasz. O, jest, mam przerwę, mam okazję na przerwę. Nie masz. Mam. Nie masz! Nie! Ej, moi, wiesz co ci powiem? Nie. Że moi już są zmęczeni. Ja ci chciałem powiedzieć, że Manuel Neuer ma 50 przyspieszenia i 54 szybkości biegu. Czekaj. Czyli bramkarz, tak. Co? Czekaj. Ja... Co ty tu robisz, człowieczku, jeszcze? Czekaj. Czekaj, żeby ja nie ogarnąłem. To może być trochę głupie. A, on jest tym... On jest obrońcą. Chociaż. Dobra, gram w tym momencie bez żadnego napastnika. Ile on jesteś ma? Jesteś na pewno. A tu jest Lam, to Lama zostawię. Lamę zostawię. Lamo, idziesz tutaj. Dobra, w ogóle wrzucam zawodników nie tam, gdzie powinni być, ale no... Nie lubię Schweinsteigera, więc go zdejmę. Wejdzie Javi Martinez i tyle. Javi, może Xavi. Xavi. Nie mam napastników, mam tylko Mario Götze. Nie masz. No nie mam, to jest, on jest pomocnikiem tutaj. Poko, co z tego, jak strzela lepiej niż wszyscy moi razem wzięci. No nie jest. Też mam Murzyna w afro. Samaras podbija staty. Podbija. Do 75? No ale i tak. On ma chyba najwięcej. Nie, bramkarz może mieć 77, coś koło tego. Ale overalla mówisz? No. Myślałem, że strzału. Nie. Oj, dotknął. Dobrze! Leć, na pewno dacie radę, jesteście tak szybcy jak błyskawice. Ale możesz mnie teraz rozpykać atakiem pozycyjnym. Jak błyskawice w upalny dzień. Czemu w upalny? No, bo one są wolne. Serio? Nie. Prędkość światła taki tam 300 tysięcy kilometrów, czy co? Metrów. Aaaa! O Jezu! Nie wiem, kto to strzelał. Ale dobry strzał. Ale to, jakiś dryblas. To był jakiś no name. Dokładnie, no name sobie strzelał. Fuck. Commons. No to na jakiej licencji dzisiaj? Na Creative? Pewnie Creative Commons. Timo Cross. Albo Tony Cross, nie pamiętam. A! O Jezu! Naprawdę? Jezu! Naprawdę? Tak. Are you fucking kidding me? Nie. Rybury?
Bury, bury. Te kosy. Te kosy, co lecą. Tak bardzo nie ogarniam, co się stało. Tak bardzo nikt nie podbiegnie. Oj, ha! Znowu mi nie wyszło. Nie umiem tego tak zrobić, jak mi parę razy wyszło, to teraz już mi nie wychodzi. O Jezu! Fisz! Stokes! Nie. Nie będzie. Kurde, pieprzony pressing. Musiałeś wychodzić tym bramkarzem. No czy ten bramkarz... Rozpykałem w końcu jakieś, wiesz, fajne podanko. Ten bramkarz miał wyjść tylko tak na jakieś... 5 metrów. Trochę. Na pewno nie na 12. Na pewno nie tam, gdzie wyszedł. O. No i... Gleba! Ło! Palenie! No, czemu ziomek szybciej nie biegł? Czemu oni się bo nie potrafi! Celtic, widać, widać, Celtic! Ej, jakby to przeszło, ta piłka była tak niesamowicie piękna. O! Ej, bo mnie zaskakuje moja własna drużyna, bo ja się boję nimi grać. Bo oni... Dzięki! W piłkę było! No, pewnie... W piłkę była, w piłkę! W piłkę! Fajnie, w piłkę było! Łucznicy! Za plecami, no, panie. Tak trochę. Aha, ja przyjąłem, dobrze wiesz. Oddałem ci piłkę tak właściwie. Nie zauważyłem w ogóle tego momentu. O, 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 o. O! Położył się. Czemu wszyscy, zauważyliście, wszyscy zawodnicy jak już polecą na glebę, to nie wstają od razu? Ale strasznie wolno, z Celticu strasznie wolno wstają po prostu. No bo mają słabo rozwiniętą umiejętność wstawania po odniesieniu ran. Nie ćwiczyli nigdy w parterze, widocznie. No. No patrz, no, przecież ja ci nie odbiegnę, ja ci napastnikiem nie odbiegnę twojemu obrońcy. To jest masakra. Słaby po prostu. Słaby z nich zawodnicy MMA. Olo. Gol. No. To miało wejść, prawda mówiąc. Znaczy to szło w bramkę, nie? Ale... Wiem. To bramkarz jest taki. Teraz wejdzie w bramkę. Nie. Jak mówię, że wejdzie, to wejdzie. Lol. No właśnie. Ten rykoszet. No właśnie. Ale patrz. Zaraz moi wbiją. Ale patrz na to, ten rykoszet. Dobra, to nieważne, że ten rykoszet, tylko bramkarz czekał do końca. Mój by wbił. Ale zaskoczyło mnie to, że bramkarz do końca czekał, a nie rzucił się. Ten twój bramkarz będzie miał zawodnika meczu. Wiesz co ci powiem? To ja się rzucałem tym bramkarzem. Jak? No, tym drugim triggerem, nie? Się rzucasz tak? Przecież. Nie uczyłeś się obrony na tych samouczkach? Nie. Za mało no, widzisz? Widzisz, ja przechodziłem samouczki. No w sensie te na medale, o to chodzi, nie? No wiem, wiem. Bo to złoty na bramkarzu. To podobno dużo daje, tylko... Znaczy podobno, Diagrasowi na przykład dało, on tam ogarniał jakieś zaawansowane strzelanie i tak dalej, ale... Ja nie potrafię, ja po prostu jestem słaby w FIFA. No, dobrze. Sama raz! O. Jemu wybiją, nawet jak będzie miał... Będzie stał sam przed pustą bramką, jemu i tak ktoś wybije. Biegaj! No proszę cię. Ale spalony w ogóle. Nie. Tak. Nie. Był spalony. Nie! Tak! Zobacz sobie na filmie! Widzisz, żeby był. Nie ma, więc się nie odzywaj, że jest spalony, ziom. Wbieg idealnie. W twoje nogi. Twoje nogi, twoje nogi. O, mięciutko. Arjen Robben. Arjen Robben! I golasso! Piękną szczelinę, przez którą mógł się przecisnąć tylko Arjen Robben! No tak właściwie to... Nie sądziłem, że on tu przejdzie, bo to takie... On miał wejść w niego. No. Nie. O! O! Ej, bo teraz będzie gol. Nie będzie, co? O! Ej, miałem... Zakończenia. Miałeś coś takiego, że był dźwięk trybun, ludzie zaczęli szumieć, w pewnym momencie była taka gwałtowna cisza, gwizdek tak. I znowu tak. Zaczęli szumieć. Tak. Bardzo bez sensu. No i okej, to by było na tyle w tym meczu, ze mną był dzisiaj Kogaty. No byłem. W tym momencie widzicie pewnie tabelkę po całości spotkań w tej grupie. No i od przyszłego tygodnia, o ile nie częściej, bo chociaż to wątpię. Nie? Nie chcę ci się częściej FIFA. Nie. No to od przyszłego tygodnia zaczynamy nową kolejkę, której
trochę inaczej będą rozegrane mecze. Wszystko jest rozpisane. Prawdopodobnie na screenie będziecie to widzieć. Ale jak prawdopodobnie. Nie, a jak nie, to trudno. To się dowiecie już w następnym odcinku. No i to tyle. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.